Cześć, witajcie. Dzisiaj, jak widzicie, już mam się trochę lepiej. Głos jeszcze nie jest fantastyczny, jak zawsze. Czuję w ogóle tutaj zmiany jeszcze są, boli mnie gardło i to nawet dość mocno, ale trzeba było wyruszyć do zadań, do prac polowych, czyli do przeprowadzki. Do przeprowadzki mojej mamy, także już jest 4 czy 5 razy jeździłam w tej weftę między naszymi blokami. Przewiozłam parę rzeczy i o, widzicie, ten nos mi nie pomaga, normalnie mi nie pomaga, ale mam nadzieję, że jeszcze wieczorem, jutro rano już to się wszystko poprawi. Chciałam właśnie małe sprostowanie zrobić. Margaret, tak, masz rację, przecież szczepionka jest na wirusy. Nie wiem czemu, ubzdurało mi się, że o bakterie chodzi. Nie mamy bakterii grypowej, tylko mamy wirusa grypy i nie wiem w ogóle. Po prostu chyba tak jak często mam, o czymś mówię i zamyślę się i chyba nie słyszę już się sama, o czym mówię czasami. Ale to mówię czasami, żeby tego nie wykorzystywać przeciwko mnie, że cały czas tak gadam. Nie gadam tak cały czas. I Mateusz napisał film, napisał komentarz pod filmem. Widzicie, ja za szybko myślę. Napisał komentarz pod filmem o nazwiskach islandzkich, który był dawno temu. Pojawił się dawno temu, z 2 miesiące co najmniej temu, na antenie, na kanale tutaj. I pisze on tak: cześć, jestem już na Islandii 4,5 roku, z czego przepracowałem 3,5 roku. Obecnie jestem na zasiłku w Vinnu Malastofnun. Raz dostałem mandat 10 tysięcy za przywalenie w auto podczas cofania. Chciałbym zapytać, czy to mnie już definitywnie wyklucza o staranie się o obywatelstwo? Jak będę mieszkał tych 7 lat? No więc tak, po pierwsze, to 7 lat trzeba przepracować. Jak się siedzi na zasiłku, te lata odliczają miesiące czy tygodnie. Także to za każdy dzień trzeba później odpracować sobie ten dzień. Także jak ktoś przyjechał, jest tu 3,5 roku, a 4,5 roku, a 3,5 pracował, to już masz rok do tyłu, co robi, że musisz już 8 lat być na Islandii. Co do mandatu, owszem, odmówią obywatelstwa, ale trzeba się odwołać. I przeważnie, jak jest tylko mandat za takie coś, to się dostaje obywatelstwo, tylko trzeba się odwołać. Za poważniejsze przestępstwa kryminalne, niestety, obywatelstwa nie będzie. A jeszcze, jak ktoś tutaj w więzieniu siedział, to tym bardziej nie będzie z tego powodu, że chyba jest deportacja po takim czymś, ale nie jestem pewna. Na pewno wiem, że trzeba się odwoływać i na pewno wiem, że trzeba odpracować 7 lat. No chyba, że się z obywatelem islandzkim weźmie ślub, to będzie 3 lata lub 5, jeżeli będzie to konkubinat. Tak, ja myślę, co tutaj jeszcze wam napisać, znaczy napisać, wam opowiedzieć. I tak szczerze nie wiem. Dziękuję za pozdrowienia. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli tutaj się dowiedzieć. A ja tak jeszcze właśnie przypomniało mi się, bo nie wiem, ale już mi się przypomniało. Chciałam powiedzieć, że osoby nowe, które wybierają się do Islandii w ciemno, które wybierają się do Islandii w ciemno, w strefie, że oni już tu będą mieszkać, bo oni zobaczyli Islandię, ich zafascynowało i już nie będąc tu w tym kraju, już podjęli decyzję, że będą tu mieszkać, osiedlać się. Wam powiem, stuknijcie się w głowę, najpierw przyjedźcie i po prostu zobaczcie, jak tu jest, czy wytrzymacie ten klimat, czy wytrzymacie, jak tu jest, jacy są ludzie, jaka jest mentalność, jacy my jesteśmy dla siebie jako Polacy, rodacy. Czy wystarczy wam środków finansowych na utrzymanie się? Islandia nie jest krajem miodu i dobrobytu już więcej. Przed nami jest na pewno kryzys. Przed nami cały czas walczą o lepsze płace dla ludzi. Może to się poprawi, może będzie lepiej, może będzie więcej w końcu mieszkań tych tanich, ale jak na dziś to wam powiem. Głupotą jest dla mnie jechać do kraju, w którym się nigdy nie było, z podjętą decyzją, że chcę się tu zostać na stałe. To jest bardzo dziwne i po prostu niezrozumiałe dla mnie i dla większości tutaj będących ludzi. I powiem tak, podejmijcie decyzję o przyjeździe na przykład na rok,
Na rok, bo i to jeszcze przetrwajcie zimę tutaj, bo lato jest przepiękne, jest bardzo ładna pogoda, cały czas jest dzień i w ogóle może świecić słońce. I pomyślicie, że Islandia jest naprawdę przepięknym krajem. Przyjedźcie tu w październiku i wytrzymajcie do maja. Jeżeli to wam się uda, to wtedy możecie myśleć o przeprowadzce na Islandię. Nie każdy to wytrzymał, ja znam bardzo dużo ludzi, którzy nie wytrzymali, zjechali, którzy depresję dostali, którzy nie mogli tu się odnaleźć. Znam ludzi, którzy przyjechali zafascynowani Islandią, przyjechali tu na miejsce i stwierdzili, nie, to nie jest dla nich. Także tu takie ostrzeżenie i włączenie lampki po prostu dla was, żebyście pomyśleli. I tak jak ja zawsze mówię, ja nie ściemniam, nie owijam w bawełnę, ja nie jestem innym kanałem z YouTube'a, innym YouTuberem, który gada, bo jest wspaniale, cudownie, miodowo i w ogóle jest rewelacyjnie. Nie, ja wam mówię jak jest, jest do dupy, ale owszem jest też i fajnie, tylko mówię, to trzeba być po prostu realistą i przyjechać i na spokojnie samemu bez słuchania innych ocenić. Nie słuchajcie się innych, bo każdy ma inną sytuację życiową, każdy czymś innym może się podpierać, a to chłopem, który zarabia, a ktoś siedzi w domu i mu wygodnie jest, a inna kobieta będzie miała, też siedziała w domu i będzie miała faceta, który też pracuje i zarabia, ale im nie starczy. Także po prostu nie jest, że wszyscy mają tę samą wypłatę, to samo płacą za mieszkanie i mają taką samą sytuację finansową i jakąkolwiek mieszkaniową. Każdy jest kowalem swojego losu i każdy to może inaczej odczuć. I jeżeli to kogoś zabolało, to mi przykro, ale taka jest prawda i takie są realia. Ja idę do moich prac polowych, czyli do przewożenia gratów. Zanim pójdę do moich gratów, jeszcze odpowiem na komentarze, na prośbę Marka CJ, nie, Marek JC, przepraszam, Marek JC. Marek mnie prosił, żeby mu trochę opowiedzieć o rencie i o tych wszystkich dotacjach, więc opowiadam, jak to jest. Jak mamy rentę, dostaniemy kontrakt na mieszkanie, który jest podpisany przez Syslumadurin, czyli podstemplowany przez Syslumen, czyli przez to taki gminny, zapomniałam jak to się nazywa, ale nie pamiętam w tej chwili, taka śmieszna w ogóle nazwa, jeżeli chodzi o język polski. Wójtostwo, o, wójtostwo to się nazywa. W każdym bądź razie tam trzeba najpierw się udać. To trzeba poczekać parę dni, zrobić odpowiednią opłatę, wysokości, nie wiem, około 3000 koron prawdopodobnie i odbieramy wtedy ten kontrakt. I gdzie się udajemy? Udajemy się do Trykkinga Stopnun. Możemy zrobić to przez internet. Ja robiłam telefonem zdjęcia, wysyłamy do nich pierwsze tam parę stron kontraktu, żeby uzyskać dotację, która nazywa się Husnajdisbytur. Dodatkowo składamy do Husbot, żeby dostać dotację do mieszkania. I jeszcze jeżeli mieszkamy 3 lata w danej miejscowości, ale są też miejscowości, w których wystarczy rok czasu mieszkać, na przykład jest to Isafjordur, ale jeżeli chodzi tu o okręg stołeczny, wszystko jest około 3 lat, możemy zgłosić się do socjalnego po dotację, która nazywa się Sierstaka Husalego Bajtur i właśnie mówi się w skrócie Sierstakar i to jest kolejna, trzecia dotacja do mieszkania. Tylko tak jak mówię, to jest dla nisko już zarabiających i to jest dotacja uzależniona od naszych zarobków i trzeba być te 3 lata w danej miejscowości. Nie każdy może ją dostać. Często słyszałam, że odmawiają, nawet jeżeli ktoś spełnia te wszystkie wymogi, odmawiają, ponieważ ktoś na przykład w ogóle nie pojawiał się w socjalnym, nie miał pracownika socjalnego i nagle jeżeli po na przykład 7 nawet latach chce pobytu w danej miejscowości chce otrzymać taką dotację, dotacja ta jest mu odmawiana, także jest to zagranie nie fair, tym bardziej, że ma prawa do tej dotacji, więc zawsze po prostu trzeba się odwoływać, tak jak ja to teraz robię, jeżeli chodzi o język islandzki. Drugie odwołanie w tej chwili już wysłane jest, bo miałam na to 14 dni, żeby się odwołać i zobaczymy, co oni powiedzą, bo po prostu z paragrafu zostało napisane po prostu paragrafami przez prawnika. No jestem ciekawa, czy po prostu odmówią, jak mam już plecy, dajmy na to, bo zawsze warto mieć jakieś plecy, zaplecze czy informacje,
czy na papierze po prostu wydrukowane, że jest paragraf na coś, bo inaczej może to się okazać dość skomplikowane i po prostu problematyczne, żeby coś tu dostać. Dotacje do mieszkania, w ogóle należy się dotacja każdemu, kto tutaj jest na Islandii, niezależnie od pobytu na Islandii. Możemy po prostu być na Islandii, wynająć mieszkanie i od razu ubiegać się o dotację do mieszkania. Inne dotacje to już jest inna broszka. Taka dotacja na mieszkanie nie powoduje, że obywatelstwa nam odmówią, aczkolwiek dotacje typu system socjalny czy biuro pracy, wszystkie właśnie takie zasiłki powodują, że obywatelstwo zostanie odroczone o ten czas oczekiwania, o ten czas, który jesteśmy na tych zasiłkach. Także mówię, ta zwykła dotacja nie powoduje, że nie dostaniemy obywatelstwa. Też kiedyś słyszałam, że jak się chodziło gdzieś po jakieś paczki, jakieś ubrania i tak dalej, to też mogło spowodować, że nie dostanie się dotacji, ale nie wiem, nie jestem pewna, musicie już się dowiadywać sami. Wiem, że jak się ubiegamy o obywatelstwo z tych wszystkich właśnie rzeczy, z tych wszystkich biur typu policja, urząd socjalny, podatkowy, trzeba przynieść specjalne właśnie papiery, które są do ministerstwa, które da nam obywatelstwo, udowadniając, że nie siedzieliśmy na żadnych zasiłkach. Ja przed dostaniem mojego obywatelstwa byłam miesiąc czasu na zasiłku dla bezrobotnych i o ten miesiąc czasu przesunięto mi obywatelstwo. No niby miesiąc, ale chodziło tu o zasady. Zasady i paragrafy. To oni mają, ale jak my mamy, to nie słuchają nas. Taka ironia, śmieszne to trochę. Dobra, teraz ja już na pewno spadam, macie pytania, piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, to byłoby na dziś na tyle, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!